jest piękna choinka. No plastic, no fantastic. Pies mi się na mój nowy dywan zesikał. A ja tutaj nie mam majtek. Trzej królowie, ale... Idą święta, więc zapraszam Was, abyście zobaczyli, jak udekorowałam w tym roku nasz nowy dom. Chodźcie. Przy wejściu mamy trzech gwiazdorów. Właśnie jestem ciekawa, bo słyszałam, że na Mazurach nie mówi się Mikołaj, tylko gwiazdor. Dajcie znać w komentarzach, jak u Was w rejonie się mówi, gwiazdor czy Mikołaj, bo podobno Mikołaj przychodzi właśnie na Mazurach 6 grudnia, a w święta przychodzi gwiazdor. I oczywiście świeczki w całym domu, które pięknie pachną. Zapach kwiatów, a tutaj Krzysiu ze Stanów dostaje właśnie takie płatki. Jak one pachną. I tak będzie pachniało słodyczami. Pokaż, jak ty ładnie tu pasujesz. Tak, pięknie, pięknie, pięknie wyglądasz. A może chodź tutaj. Co? Nie chcesz jechać pociągiem? Co? Święta idą, co? A tutaj ciuchcie dostał Junior od babci na 9 urodziny. I tutaj są elementem naszego domu. Chodźcie, pokażę Wam choinkę. W kominku się pali. Jest 23 i dopiero nagrywamy odcinek. Niestety dzisiaj nie będzie Krzysia, bo śpi na górze. Jest chory, Kaja także. Więc dzisiaj musicie się zadowolić tylko mną i Śnieżynką i chomikiem. No to co, w tym roku żywa choinka, nowy dom, zmiany w życiu, więc stwierdziłam, że teraz nie chcę tak powierzchownie przechodzić przez życie, tylko tak głęboko, namiętnie i właśnie z takim zapachem. Nie może być sztuczna, no plastic, no fantastic. Jest piękna choinka, więc tak to wygląda. Obok choinki piękne dekoracje z Eurofiran. Zobaczcie, jakie te laleczki są piękne. Ja tylko zmieniam kolorystykę, a te laleczki mi po prostu towarzyszą w świętach. One są takie cudne. Są cudowne nie tylko na święta, ale i przez cały rok. Tutaj jeszcze dołożyłam sobie właśnie lampek. W środku jest śnieg, jest gałązka. Ja, Śnieżynka, cię uduszę. Samo życie, samo życie. Pies mi się na mój nowy dywan zesikał. Dobrze, zobaczcie, że ten dywan nie wchłania. To jest po prostu masakra. Śnieżynka, mój nowy dywan. Śnieżynka. Fuj. Przepraszasz mnie, tak? W nowym domu jeszcze nie wszystko rozpakowane. I nawet i tak mieszkamy na 3 domy. Więc jest mi ciężko cokolwiek znaleźć. No nie powiem, że nieraz. Nawet bieliznę. Tutaj są naturalne gałązki oraz dużo gałązek przeróżnych z Eurofiran. I zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Nawet mój Krzyś powiedział mały, no mama, jestem z ciebie bardzo dumny, że chyba ci jeszcze nic tak w życiu nie wyszło dobrze, jak ta kula. Wtykałam tutaj gałązka po gałązce i wyszło takie cudo. A tutaj poszłam w naturę, kupiłam gotowe wianki. Nie będę mówić, że sama je zrobiłam. Tutaj nie dodawałam żadnych bombek. Stwierdziłam, że takie naturalne wianki i oczywiście takie właśnie poduszeczki też możecie w Eurofiranach znaleźć. A tutaj jeszcze dekoracje zrobiłam na pięknych zasłonach. Śnieżynka. Tutaj postanowiłam dołożyć gałązkę z Eurofiran, bombki. Wieszamy skarpetę i czekamy na prezenty od Mikołaja. I tutaj będzie zmiana właśnie oświetlenia, ale to już na spokojnie z nowym rokiem. Kochani, jak tam prezenty już kupione? Ja już pierwsze kładę pod choinką. Choinka numer 2. Oczywiście podobne elementy jak na choince numer 1. Tutaj drzewko sztuczne na pniu. Także pięknie tutaj myślę, że prezentuje się w oknie. Tutaj Mikołajki na oknie, które wybrał Junior. Zobaczcie, jak się prezentują. Śnieżynka, grzeczna byłaś? No nie za bardzo.
jak sikasz mi na dywan, to chyba nie za bardzo, chyba rózgę dostaniesz, co? A tutaj prasowałam bieżniki też. Eurofirany. No i tutaj z Eurofiran, z tych gałązek, z gwiazdek, pół dnia kręciłam po prostu ten stroik na oświetleniu, które już podkreślam, nie za bardzo mi się podoba i troszeczkę chciałam, jak to kobieta, żeby było inaczej, bo zaraz z nowym rokiem to oświetlenie zostanie zmienione. Jeszcze kuchnia, w kuchni w ogóle w całym domu chcę, żeby był minimalizm, żeby było przejrzyście, żeby było czysto, wszystko w kuchni jest pochowane. Tutaj w kuchni kilka świeczuszek, mała choinka, kwiatuszek, jak to mój mąż mówi, gdzie ja kwiatuszka postawiłam, że przy kuchni, ale ja stwierdziłam, mężu, sorry, ale ja nie gotuję. Gotuje za mnie, a tak smaku. A ja tu się zastanawiam, co w tej świeczce robi cukier, ale to myślę, że chyba mały Krzyś coś kombinował. I ja tak naprawdę dzisiaj możemy zdradzić, który jest. Nagrywamy, jest, dochodzi północ, 14 grudzień i ja prawie jestem gotowa na święta, ale pojutrze jadę na kilka dni na działania. Jutro Krzysztof wylatuje do Iranu i cały czas w biegu, więc miesiąc temu w Berlinie, wracając z działań w wielu krajach, zrobiłam sobie prezent i kupiłam sobie dwie torebki tutaj. Mam zakupione moje ulubione perfumy. Dobrym pomysłem oczywiście zawsze się przyda każdej kobiecie dobra suszarka do włosów, prostownica, masażer do nóg. To takie moje tutaj drobne prezenty, które zaraz będę pakować. Wszystkich nie zdradzam. No to co? Pierwsza torebka w takim razie. Rozpakowujemy torebkę. Ojej, wszystko mi leci. Ta-da! Ja jestem kolorowym ptakiem i taki był mój wybór. Zobaczcie, jaka piękna i oczywiście pasująca do kanapy. Tutaj jest łańcuszek. Torebeczka numer 1. To co, odkładamy ją, ta torebeczka. Czas na torebkę numer 2. Duże pudełko. I taka torebeczka. Jakie one są piękne w środku. Z którą torebką mi bardziej do twarzy? To zrobiłam sobie prezent. Torebki torebkami, ale nie tylko pamiętam o sobie, ale przede wszystkim o innych. I tutaj dla chomika nowy domek na święta. Zobaczcie, jaka klatka na wypasie. Chyba ona z 2 miesiące stała, no i dobrze doczekała się świąt. To co, nowy domek dla chomika zrobiony. Jemu też na święta coś się należy od życia. No to co, chomiczku, co? Idziemy? Idziemy, tak? Zobaczymy, jak ci się spodoba twój nowy domek, tak? Send me someone I can talk to. We'll share stories of our childhood memories of Christmas. Tak, podoba ci się? Czy ci się nie podoba? Podoba ci się sweterek? Jo. Ostatni rok był dla nas bardzo ciężki i przykry, bo w głowie się nie mieści, że w XXI wieku trwają wojny i wojna, która jest tak blisko nas, jest po prostu niewyobrażalna. Sami byliśmy konwojem, wspieraliśmy ludność ukraińską i myślę, że pojedziemy zaraz z początkiem roku na Ukrainę, aby wspierać właśnie naszych sąsiadów i mam nadzieję i tego sobie i wam życzę, aby z nowym rokiem zakończyła się ta wojna, bo po prostu to, co się dzieje, jest niewyobrażalne. I życzę dużo wytrwałości, miłości właśnie naszym sąsiadom za naszą granicą, aby wytrwali w tym cierpieniu i aby ten koszmar jak najszybciej się zakończył. I wtedy będziemy najszczęśliwsi, kiedy żaden człowiek nie będzie cierpiał, kiedy nasi sąsiedzi nie będą ginąć, kiedy żadna matka nie straci swojego syna, żadna siostra swojego brata. I tego sobie i wam życzę.
przy wejściu witają nas, bym chciała powiedzieć, trzej królowie, ale poczekajcie, ale się... Dobra, jeszcze raz, to możemy, bo mi się tak skojarzyło.